Już żeśmy z Przemysławem powrócili do naszego rodzinnego, pięknego miasta Kielce. Taki może podsumowanie naszej wyprawy, która nie do końca wypaliła w pewnych aspektach. Ci, co śledzili na Facebooku, to wiedzą, jak to wszystko wyglądało, bo akurat zadbałem o to, żeby wszędzie mieć internet i co jakiś czas wrzucać Wam statusy, co się u nas dzieje. Dzięki wszystkim za komentarze. Dużo zabawnych, które umilały nam te dziesiątki czy setki, a nawet tysiące kilometrów podczas jazdy samochodem po bezdrożach Europy i Azji. Słuchajcie, plan główny, czyli Iran, niestety nie wypalił. Generalnie cały film, cała ta nasza podróż, bo nagrałem, nie ukrywam, trochę materiału, ale nie wiem, czy on będzie w ogóle zdatny do publikacji, czy ktoś to będzie chciał oglądać, bo będzie to typowy film drogi, zarówno pod względem kosztów przygotowania, jak i samej treści, którą będzie przedstawiał, z tego względu, że no, przez 2 tygodnie żeśmy przejechali, myślę, z 10 tysięcy kilometrów, no i głównie byliśmy w trasie, tak więc oprócz obserwacji takich okołotrasowych tam za wiele ciekawostek nie ma. Oczywiście było też kilka dni takich dla nas typowych, poleżenie na plaży, na leżaku, relaks w miłym towarzystwie w jakichś tam fajnych miejscach. Jest materiał, zobaczę, co z niego wyjdzie. Myślę, że za tydzień zacznę się do tego składać. Muszę sobie troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego. Będę składał ten materiał. Jak wyglądała podróż? Na początku było mocno offroadowo, czyli Ukraina, i tam żeśmy mocno sobie po górkach pojeździli, co odbiło się na terenowym samochodzie i trzeba go było lekko reanimować. Tak więc to wszystko jest zarejestrowane. I to będzie. Potem żeśmy na gwałt, można by powiedzieć, przelecieli przez Rumunię, Bułgarię, Grecję i Turcję po to, żeby w Turcji dostać się do miejscowości Trabzon, gdzie był podobno taki konsulat, gdzie zawsze się dostaje wizę do Iranu, choćby ściany prały, nie wiadomo co. Także ja tam wpadłem, że tak powiem, na pewniaka, że już dawajcie mi tę wizę, jadę, będziemy zwiedzać Iran. No i niestety grubo się rozczarowałem, bo się okazuje, że trzeba mieć numer referencyjny, który jest nadawany przez stronę irańską w Iranie, jakieś ministerstwo albo spraw zagranicznych, albo spraw wewnętrznych musi nam podać taki numer referencyjny i na podstawie tego numeru referencyjnego dopiero konsul rozważa temat, czy dostaniemy wizę, czy też tej wizy nie dostaniemy. I to był problem. Do rozwiązania okazuje się tam w tej Turcji. Trwałoby to ze 2 tygodnie, no ale że nasz czas był ograniczony, to niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na czekanie na 2 tygodnie w Turcji. I jest plan taki, żeby na spokojnie sobie zrobić tą wizję tutaj w Polsce. I jak będziemy mieli już w Polsce wizę gotową do Iranu, to wtedy sobie po prostu polecimy samolotem, bo kurwa jest to tak zajebiście daleko, że to się po prostu w głowie, słuchajcie, nie mieści. Tak więc jak już w tym Trabzon żeśmy się dowiedzieli, że jest lipa z tematu, słuchajcie, o, widzę, że Przemysława drugi samochód to jedzie z mapą. Czy to sam Przemek, czy ktoś tam nim jedzie? Taka sytuacja była, że podjęliśmy decyzję, że jak już jesteśmy w zasadzie przy granicy gruzińskiej, to pojedziemy do Gruzji. W tej Gruzji żeśmy spędzili kilka dni, oglądaliśmy, jak to tam wszystko faktycznie wygląda. Ponagrywane jest też stamtąd trochę materiału. Z Gruzji mieliśmy jechać znowu do Armenii, ale tam są takie problemy graniczne, że z Gruzji można wjechać do Armenii, z Armenii nie można wjechać do Turcji, albo odwrotnie, po prostu zamotane wszystko strasznie i generalnie tubylcy odradzali ten temat, bo tam te wszystkie strefy są, o, właściwie to miałem tutaj wjechać, no nie zrobię kółko, bo te wszystkie strefy są dość mocno pozaogniane i tam, no tam jest słabo. Tak więc główny czas żeśmy spędzili w Gruzji, a potem nastąpił powrót też w miarę szybki, bo Europa jaka taka nie jest dla nas interesująca jakoś nadmiernie i z tego powodu żeśmy dość szybko wrócili również przez Grecję, tam przez Mołdawię, Serbię, Węgry i Słowację do Polski. Trochę tam informacji takich z trasy, jakby ktoś tam się gdzieś wybierał po Europie, to gdzie jaka winietka, jak opłaty wyglądają, to starałem się wrzucić, bo tak naprawdę, no to cóż można pokazać, no po stacjach benzynowych zrobić rekonesans, co najwyżej zjeść w przydrożnym barze jakąś potrawę lokalną.
tyle informacyjnie, na szybko, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja na froncie. Oczywiście chodzą już mi po głowie jakieś kolejne wyjazdy. Powiem szczerze, że teraz mógłbym odrobinę luksusu sobie zażyć, z tego względu, że poprzedni wyjazd to Czarnobyl, gdzie no, luksusowo ewidentnie nie było. Teraz też głównie żeśmy się ciorali samochodem. Nawet mój betonowy, słuchajcie, kręgosłup delikatnie odczuł to na sobie, że jednak coś jest na rzeczy i 10 tysięcy kilometrów siedząc na dupie to nie jest fajna sprawa. Współczuję szczerze kierowcom ciężarówek, bo nie wiem po prostu, jak oni dają radę. Nasz rekord to taki bez przerwy, jednym ciągiem, z krótką drzemką, pauzą 2-3 godziną, to było 2400 km na jednym wdechu, można by powiedzieć. To powiem szczerze, że już chyba więcej takiego wyczynu w życiu nie powtórzę, bo do tej pory miałem rekord 1500 na jeden raz, a teraz 2400 to jest dużo, naprawdę dużo. Jeżeli ktoś jeździ samochodem, to wie, ile to jest za jednym razem tyle kilometrów przejechać. Fura się w miarę spisała, co prawda trzeba było ją delikatnie serwisować, ale ze względu, że to jest samochód wyprawowy do ciorania i również w Gruzji, żeśmy się ciorali po górkach, no to takie rzeczy się zdarzają, bo się po prostu to wszystko szybciej zużywa niż w normalnym samochodzie. Dobra, tyle. Zachęcam do tradycyjnie do subskrypcji facebookowej i youtube'owej. No i mam nadzieję, że jak już się wyklaruje kolejny wyjazd, to też Wam dam cynek, gdzie, co i jak, i też mi zawsze jak coś tam w komentarzach podpowiedzie, co można ciekawego zobaczyć na miejscu, a może co Wy byście chcieli, żebym ja Wam pokazał.